Dobry wieczór, Warszawa. Jesteśmy tutaj, żeby wam pogłosić o tym, że Jezus Chrystus jest żywy, że można się z Nim spotkać osobiście i że to pustka, którą macie w swoim sercu, może zapełnić jedynie Jezusem. Słuchajcie, ja 8 lat chodziłam na oazę do kościoła katolickiego i nigdy nie spotkałam się z Jezusem. Myślałam nawet, że nie ma nic więcej poza tym, czego ja doświadczam. I pewnego dnia powiedziałam: Jezu, jeżeli jest w ogóle coś więcej niż jakaś głupia modlitwa z tyłu obrazka, jeżeli jest coś więcej niż jakaś nudna msza, jeżeli jest coś więcej niż klepanie jakichś modlitw, które może są jakieś piękne, ale tak naprawdę nic nie zmieniło w moim życiu, to ja chcę to poznać. I słuchajcie, skontaktowała się ze mną taka kobieta wtedy, zaprosiła mnie na wyjazd i ja dopiero ostatniego dnia, nawet śmiejąc się wcześniej z tego, że może spotkać się z Duchem Świętym, bo tak naprawdę, mimo że jestem z wierzącej katolickiej rodziny, nie wiedziałam, co to jest ten Duch Święty. Myślałam sobie: kurczę, może to jest jakiś gołąb, a może to jest jakiś ogień. Powiedziałam: Boże, no nie wiem, ale wiecie, miałam szczere pragnienie po prostu tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby pustka, którą miałam w swoim życiu, została zapełniona. I ja usłyszałam w swoich myślach po prostu pytanie: czy chcesz mi oddać swoje życie? Wiecie, ja pomyślałam, że to jest za dużo, oddać życie Bogu to jest po prostu jakaś klęska. Ale zrozumiałam, jeszcze raz usłyszałam to pytanie i poczułam coś takiego, czego nigdy nie doświadczyłam w swoim życiu. Coś, co wypełniło pustkę w moim sercu. Coś, co dało mi realną zmianę. I dzisiaj wiem, że wtedy przyjęłam Ducha Świętego i tak jak jest napisane w Biblii, narodziłam się na nowo z wody i z Ducha. I przyjaciele, to nie jest prawda, że każdy jest dzieckiem Bożym, że każdy jest ukochany przez Boga. Każdy z nas tutaj na ziemi jest oddzielony jedynie przez swoją decyzję, przez prosty akt wiary. I tej wiary nie trzeba dużo, to jest zwykły akt wiary i nie ma co tutaj uzasadniać i argumentować i męczyć kogoś i mówić: uwierz dlatego i dlatego i dlatego. Możesz po prostu zwykłym aktem decyzji uwierzyć: tak, Boże, jeżeli Ty jesteś, jeżeli jesteś żywy, jeżeli w ogóle można Ciebie jakoś duchowo doświadczyć, to ja chcę to zrobić. I wystarczy taka, słuchajcie, prosta modlitwa. Chcę wam powiedzieć, że też na tym miejscu jest osoba, która się zmaga z długami. Jesteś już zmęczony od dłuższego czasu tą sytuacją. Nie widzisz rozwiązania, zapędzają Ci się myśli w głowie. Ale dzisiaj mówię do Ciebie, że możesz spotkać się z żywym Jezusem i wydaje Ci się, że to nie zmieni wiele, że On przecież nie da Ci pieniędzy, nie rozwiąże Twoich problemów, ale Jezus realnie Cię odciąży, wyposaży Cię jakby do tego, żebyś zaczął potrafił zarabiać pieniądze i postawi na Twojej drodze ludzi, którzy będą dla Ciebie wsparciem. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, że jest rozwiązanie Twoich problemów. I ja uwalniam to słowo dzisiaj do Ciebie, żebyś wyszedł z tej beznadziei swojego życia. Dlatego, że Bóg szuka nas i dzisiaj chce się z Tobą spotkać. On cały czas chce się z Tobą spotkać i woła dzisiaj do Ciebie. Zadecyduj i powiedz: tak, Jezu, ja chcę narodzić się na nowo. Chcę przyjąć Twojego Świętego Ducha. Amen.